Witam na moim kanale. Mam na imię Wita. Mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam mój dzień. Witajcie kochani. Auto mi odpaliło. Jadę szybciutko do serwisu i odezwę się później. Witajcie kochani, tutaj w takim nowym miejscu, nie wiem czy poznajecie gdzie jestem teraz, no ale niedługo o tym. Odezwałam się do Was, jak widzieliście, z rana, ale to po prostu była taka akcja 7 sekund i musiałam szybko jechać, bo bardzo się bałam, że auto mi po drodze po prostu stanie i nie będę mogła dojechać do tego serwisu. No i powiem Wam tak, zaczęłam jechać. Otworzyłam szyby, bo było gorąco, bo bałam się odpalić klimatyzację. No jak chciałam zamknąć, to mi już się szyby nie zamknęły. Wszystkie kontrolki się zapalały, wyłączały, no w ogóle jakaś masakra. Jechałam i bardzo się bałam tak naprawdę. Zadzwoniłam jeszcze do mojego męża, bo się okazało, że ten adres, który mi wysłał, okazał się w ogóle nie tam, gdzie musiałam jechać. No i prosiłam znowu o pomoc i się okazało, że ten mój serwis jest w ogóle obok mojego domu, a ja już pojechałam ogromny kawałek do centrum miasta. No i słuchajcie, pokażę Wam teraz mego ratownika, który mi dzisiaj tak bardzo pomógł, bo chyba widzicie, gdzie jestem, prawda? Więc ratowniku, chodź tutaj i opowiedz tą naszą historię. Ja mam opowiadać? Nie, no zaraz razem opowiemy, no bo to nam się razem wydarzyło. Tak, tak. Przygoda no. Po prostu życia. Naprawdę. Tak, 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 bo właśnie jak jechałam, też zadzwoniłam do Gabi, bo Gabi wczoraj zaoferowała, że z mężem mi pomogą. Że... Więc jednego ratownika brakuje. Tak, tak, jeden ratownik. Jest za skromny? Żeby wystąpić. Zawstydzony tak, przed kamerą. Tak, żeby wystąpić. Tak, mój mąż dzisiaj pracuje i niestety nie mógł towarzyszyć mi w serwisie, no ale wiadomo, jakbym sama pojechała, to zaraz panowie mi tam nakręcili i pół auta wymienili. I mi nawet karty by nie wystarczyło, żeby za to wszystko zapłacić. Więc ja tak się ucieszyłam, że Gabi zgodziła się i w ogóle sama zaproponowała, że mi w tym pomoże. No więc jadę do tego serwisu, jak się dowiedziałam, że już jadę nie we właściwym kierunku, a auto już po prostu... sunie pędem po prostu. Tak, sunie pędem. Te kontrolki włączają się, wyłączają. Tutaj te szyby się nie zamykają. Zadzwoniłam do Gabi i mówię, no ja już nie wrócę tam do domu, po prostu to auto, no już nie wrócę, za daleko gdzie pojechałam. Gdzie dojedziesz, ty. Tak, gdzie dojadę, dojadę. I słuchajcie, jadąc, musiałam skręcić tutaj do Gabi i auto mi nie chciało skręcić, bo już wspomaganie kierownicy się odłączyło. Czujecie w ogóle jaka masakra? No strasznie, ja ledwo dojechałam do Gabi. Gabi wsiadła do mego samochodu, zaczęłyśmy jechać do serwisu i do znajomych waszych, prawda? Aha, tak, tak. I się okazało, że no niestety nie dojechaliśmy, bo auto nam stanęło pośrodku drogi, tuż przy rondzie. A, najgorsze jest to, że mój mąż jechał przed nami i to było na światłach. I mój mąż sobie pojechał, nie patrząc w lusterko, a my na środku drogi, na środkowym pasie, stałyśmy i co najgorsze, nie działały światła awaryjne. Tak, tak, nie mogłam zapalić żadnych świateł awaryjnych, auto zgasło. Korek się z tyłu robi, tam już na nas wyzywają, trąbią, a my dwie siedzimy takie i nie wiemy co robić, nie? Nie, i po prostu Gabi mówi, no dobra, to ona będzie pchała auto. Wyszła z samochodu, no i wtedy ktoś tam się zorientował z facetów, że chyba trzeba pomóc, to było tak, że trzy światła minęły, zanim ja wszedłam z auta, bo my siedziałyśmy w ogóle w szoku. Ja nie mogłam się do mojego męża dzwonić, bo on wtedy rozmawiał sobie z kolegą w ogóle, znalazł sobie czas na rozmowę. Piszę do niego wiadomości, ten w ogóle nie odpisuje.
No i ja wtedy czekam, aż te wszystkie samochody przyjadą, bo tam macham do nich rękoma, żeby jechały. Tak, 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 a oni jeszcze się ustawili z tyłu i nie wymijają nas. Tak. I jeszcze trąbią. I widzą, że przyjeżdżając jeszcze się patrzą, potem patrzą, że jakieś dwie blondynki to już tam nic nie wyzywali, ale przyjechali. Jeden facet przyjeżdżał coś tam, że samochód się popsuł i się cieszy, pojechał dalej. No i ja mówię, nie dobra, to ja już wysiadam tutaj chociaż na bok ten samochód, żeby popchnąć. No i ja akurat jak wysiadłam, no to podbiegł pewien pan, który się nad nami ulitował i powiedział, co, samochód stanął? Ja mówię, tak, trzeba pomóc. I on już w sumie no, zaczyna pchać samochód z innego samochodu i inny młody chłopak wyskoczył i ten zaczął pchać. Też pchał, tak? Tak, też pchał. Bo ja już nie patrzyłam, ja w ogóle w jakimś takim amoku od tej całej sytuacji, co się dzieje, bo wiecie, jak stałyśmy tam po drodze, to wiele aut w ogóle bardzo na dużej prędkości nas mijało. Mhm. I no nawet nie mogłyśmy z samochodu wyjść tak naprawdę. Tak. I jeszcze trąbili, jechali i w ogóle tyle reakcji, a my takie dwie blondyny sobie siedzimy i nie możemy nawet wyjść z tego auta. Ani trójkąta postawić, ani tych sygnalizacji włączyć, prawda? No i jak tutaj ta akcja zaczęła się, że Gabi wyszła, oni zaczęli pchać. W ogóle pan do mnie mówi, żebym ja wsiadła do samochodu. Ja myślę sobie, bez sensu, będzie cięższy samochód. No. Więc tutaj, żeby pchnął, żeby na bok, bo ja myślałam, że na bok. Potem mówię, odpal samochód, ty próbujesz, nie odpalaj. Nie odpalam, tak. Nie, już nie kręcił, w ogóle nic nie kręciło. Patrzę, oni popchali tak przez całe te skrzyżowanie. Przez całe rondo. Samochód jedzie i ja tak nasłuchuję, czy silnik działa, czy nie działa, ale patrzę, mi to jedzie. Jedzie, no. I ja taka biegnę przez to skrzyżowanie, żeby mnie tam nikt nie potrącił. No tak. Na ten chodnik i tak patrzę, ty dalej jedziesz. A ja z tego wszystkiego tak się obróciłam, mówię, o! Twój mąż przyjechał, to on cię zabierze, to tam na następnej ulicy jest serwis, więc zanim to auto jakoś się turla, to ja się dotulam tam i ja po prostu jadę i to auto głaskam, żeby ono po prostu jechało i tam może delikatnie było z górki, tak. Więc ja mogłam dojechać do tej drogi, gdzie było dużo różnych serwisów i zawrócić, co też tam po prostu tyle siły wymagało, bo ta kierownica chodzić nie chciała. I ja się bardzo bałam, że ona w ogóle się zablokuje. No, no ale oni się porządnie pchnęli, naprawdę porządnie się pchnęli. Tak, tak, oni ja byłam tak na chodniku i tak sobie biegnę, potem nie no ja nie dobiegnę, nie dogonię, no, nie. No to już idę, ewentualnie mój mąż przyjdzie. A była taka sytuacja, że Wita myślała, że mój mąż przyjechał, tak. Ale mój mąż jeszcze nie przyjechał. Bo ja wiedziałam, że ty siadałaś do auta, ja pomyślałam, tak. Że właśnie on przyjechał. I ja właśnie wsiadłam do auta, bo ten pan, który pierwszy podbiegł, żeby pchnąć, to woła do mnie, proszę pani, bo widzicie, że ja taka biegnę z jęzorem na wierzchu. Mówię, proszę pani, tutaj do samochodu. Koleżanka pojechała. Tak. Siadłam, on sobie siadł z tyłu, a jego kolega był za kierownicą i tam oczywiście gdzieś osą i tak dalej. Mówię, dziękuję bardzo. Tam z mężem rozmawiam, no my jesteśmy tu i tu, to mi jeszcze pan podpowiada, gdzie my dokładnie jesteśmy. No i mnie podwiózł na to ten jeszcze wychodząc krzyczy do mnie, a wy z Ukrainy? Mówię, nie, my z Polski i pobiegła. Tak, tak, wszędzie tutaj jak na rynek idę, to Ukrainka? Nie, może Ukraińców tutaj dużo, tak, dlatego. Tak, może i tak. No może wyglądam jak Ukrainka. Tak, tak, ale w ogóle jaka sytuacja, ja w ogóle tak, pan mnie zaprasza do samochodu, ja taka, jestem w sukience ubrana, nie znam panów, wsiadać, nie wsiadać, ale co ty zrobisz? Przecież pan cię tutaj pchnął, przecież pan cię tutaj nie porwie, no o co chodzi? Tak, tak, wsiadam. Po prostu 5 sekund, dobra, wsiadam, raz się żyje. Także ale pierwszy tam dwóch raz. Panów było, tak? Tak, dwóch panów, więc w ogóle takie byłam się tutaj z myślami, nie? Bo pan tu podjechał tam. No tak, a ja taka super koleżanka, auto mi popchnęli, ja po prostu pojechałam sobie. No, ty, no ale to śmiesznie musiało wyglądać, jak ci ludzie przyjeżdżali, tak widzą, że jedna blondyna pojechała, druga biegnie z tyłu. A ja naprawdę myślałam, że Gaba przyjechał i wsiadłaś do samochodu, bo ja zobaczyłam, że wsiadasz, a dobra, to dogonicie. I nawet nie się do końca, dopiero w domu się zorientowałam, tak, tak. Że ty przyjechałaś z tymi panami. Tak. No i potem właśnie Gokan przyjechał, poszedł tam do serwisu jakiegoś z nich, przyszli, sprawdzili akumulator i się okazało, że jest totalnie wyładowany, ale wina nie akumulatora, a generatora, po polsku to się nazywa jakoś inaczej, właśnie zapomniałam jak to się nazywa po polsku. No ale to jest to urządzenie, które pomaga właśnie, jakby ładuje bardziej ten akumulator. No tak. No mniej więcej o co chodzi. Właśnie ono padło. Ktoś nam tutaj na pewno napisze. Na pewno. Panowie na pewno tutaj są i oni będą wiedzieć o co chodzi. Tak, tak. Bo to jakby akumulator jest nowy, był pełny jakby energii, tak. Tylko on jakby się rozładował, bo coś właśnie w tym... Nie dało ładunku właśnie do tego. To jest chyba generator po polsku. No właśnie, koleżanka mi jakoś inaczej to napisała, ale nie pamiętam, bo wytłumaczyła jak akselera... No nie będę wymyślała, jakoś to ma inną nazwę, ale no właśnie nie o tym. Pojechaliśmy,
załatwiliśmy. Tak. Panowie od ręki zabrali auto. Auto właśnie zaraz, za chwilę będzie gotowe, o godzinie 16:17. Tak. No i naprawa nie wiem ile będzie kosztowała, tak jakby za pracę 150 lir. Jeszcze za te same części. Zależy co tam będzie do wymiany. Tak. No ale to też... No i podładują akumulator jeszcze. Tak, tak, tak. To więc spokojnie, za te pół dnia to auto będzie zrobione, a już do swego mechanika pojadę na przegląd później, no bo teraz przynajmniej będę mogła, słuchajcie, dojechać do domu. Tak. No bo auto mi stanęło. Boże, jestem tak wdzięczna, że Gabi była razem. Nie ma sprawy. Bo jakby... Pobiegałam chociaż trochę. Podobno nie biegałam. Po tej gorącości, nie? Tak, tak sobie biegłam. A ja po prostu, jak to się wszystko stało, ja chyba teraz też mam wypieki. Ja w ogóle dzisiaj jestem tak czerwona, że przy tej białej bluzce to tak wybija, tak taki buroczek wygląda. No jesteś, no biało-czerwona. Ale dzisiaj to... No tak. Biało-czerwona. W ogóle takie wypieki. Ja tak przeżyłam tą całą sytuację, jak jechałam do Gabi, to auto nie chciało skręcić. Ja już po prostu wyobrażałam, jak ja po prostu jadę w auto i nie mogę zahamować. A nawet hamulce bardzo ciężko chodziły. Nawet tak nie mogłam normalnie zahamować, ten hamulec jakiś taki twardy był. No, ciekawe, że po prostu od elektryki takie rzeczy badają. No, więc taka przygoda. Chciałam Wam się podzielić razem właśnie z Gabi. Tak. No i niedługo pojadę, już auto zabiorę i będę przeszczęśliwym człowiekiem, słuchajcie. Bez auta to... Nie, no w Mersin bez auta nie da rady, jednak odległości są duże. Miasto jest, no, tak, kilkumilionowe. To nie jest tak jak w Polsce. Ja pamiętam po Szczecinie, to mój mąż po prostu z kolegami z buta, my tak samo chodziliśmy sobie. No a Wilnie, no przecież to z buta można pójść z jednej dzielnicy do drugiej i człowiek się nawet nie zmęczy. Tam nie potrzeba mieć auta. No, najwyżej jak się mieszka gdzieś tam w tych dzielnicach, sypialniach, prawda, które są gdzieś daleko, to tak. No ale wiesz, tutaj to mnie nawet mnie to dziwiło, tak a propos, że jak mój mąż na przykład z kolegami zamiast tramwajem czy gdzieś tam, czy taksówką, to oni pieszo. Ja tak, przecież to taki kawał drogi. A dopiero jak się przeprowadziłam do Turcji, to uzyskałam tą jakby ich perspektywę i teraz jak na przykład jesteśmy w Szczecinie, to ja potrafię w Szczecinie na dworcu głównym wysiąść i przejść w ogóle całą drogę do placu Kościuszki, do Kordeckiego, chyba żebyśmy jechali w kierunku właśnie Uniwersytetu Szczecińskiego, tam Wydział Humanistyczny, to jest tam na samym końcu, nie? No to wtedy tam. A tak to normalnie, to teraz to jakbym miała mieszkać w Szczecinie, to ja bym chodziła. No tak, ale tutaj nie da rady chodzić, tutaj jest bardzo gorąco właśnie teraz. Ale duże odległości są. I odległości no bo duże ode mnie 10 km mieszkasz. I to jest cały czas inna dzielnica. Tak. My tak naprawdę mieszkamy w tej samej dzielnicy. Tak. Więc kochani, taka przygoda. Tak. Nie będziemy się tutaj za bardzo rozgadywać. Ja bardzo żałuję, że nie nagrałam tego, jak Wita jedzie swoim samochodem, a ja stoję. Ja właśnie opowiadałam to mojej mamie, a mama, nagrałaś? Ja mówiłam, mamo, w ogóle auto mi po prostu sunęło w jednym kierunku, ja tylko się modliłam, żeby kierownica się nie zablokowała, a już jak popchnęli, ono miało szansę w ogóle dojechać do jakiegoś tam pierwszego serwisu, więc... O jakim nagrywaniu? Ja tylko pilnowałam kierownicę, nawet dzisiaj nie nagrałam drogi, bo ja cały czas tak mocno trzymałam kierownicę, że aż mi mięśnie rąk bolą, bo ja bałam się, że jak się zablokuje, to żeby nie spowodować wypadku, no bo auto, tak ja jechałam dzisiaj autem awaryjnym, a tutaj tyle aut, jakbym jechałam bardzo wolno, no bo bym się rozpędziła i kierownica się zablokowała, przecież no, to jest straszne. Nie wyobrażam, jak, co by to mogło być, ale wszystko jest dobrze, auto odbiorę, no i wtedy jeszcze do Was się odezwę i powiem, ile ta przygoda mnie kosztowała. No i tyle chyba, będziemy się żegnać i iść coś robić ciekawego. Ciekawego, bo jest fajna pogoda, więc tak, zaraz coś podziałamy. Tak. Więc co, do zobaczenia później. Pa, pa. No, moje autko, moja furka wyjeżdża. No, super. Jedziemy, słuchajcie. Auto działa, auto jedzie. No, jak nówka. Oni nawet tutaj kurze, tak mi się wydaje, wytarli. Chyba tak. Super, słuchajcie, super. I teraz właśnie spojrzałyśmy. Okazuje się, że... auto dotorlało się prosto pod serwis elektryka, bo tutaj nie są elektrycy. A ja, zobacz, no, nigdzie nie ma elektryków. Aha. Ja właśnie podjechałam, no jednak jak to jest, jak człowiek bardzo...
chce jej bardzo potrzeba. Tutaj jedziemy, nie? Tak, tak. Aha. To może to dosłownie tak doprowadzić, no. Los chciał, żebym trafiła do elektryka. Nie wiem, jakieś głupoty. Ja to jestem bardzo szczęśliwa, że mogę jechać autem. No i tyle. Jedziemy. Tak. Głupoty gadam, bo po prostu jestem teraz zachwycona, że to auto jedzie w ogóle. Ale jak jedzie, jak mgnie, jak błyskawica. Zobacz, ja mogę tutaj do ciebie dojechać, nie? W taki sposób. Nie, bo tam jest rzeczka. Musimy na główną wyjechać. Ale zaraz pokażemy jeszcze miejsce, w którym stanęłyśmy. A bo nie będziemy przejeżdżać przez tak, mnie. Tak, tu w prawo. Dobra. Wiesz co, ja z tego wrażenia zapomniałam pas założyć. Bo mandacik będzie. No będzie, nie będzie. Tak, może teraz szybciutko. Uważaj, bo facet tutaj jedzie. No, ale ty jedziesz, mkniesz. Normalnie w swoim żywiole. O, i tutaj na tym skrzyżowaniu stanęłyśmy, tylko tam o z tej lewej strony. O, tutaj. Na tych światłach tutaj. O, zaraz jeszcze zobaczycie. O, tam jak ta ciężarówka czerwona. Tak my stanęłyśmy. No. I to duże skrzyżowanie, zobacz, jakie one ogromne. Tak. Dobra. Witam, knie. Witam, knie. Żebyście wiedzieli, jakie są wrażenia, jak się z Witą jedzie. Kiedyś nagramy takiego vloga. Tak, jak po prostu z lewa na prawo mnie tutaj majta. Ale auto jedzie, słuchaj, auto jedzie, to jest najważniejsze. Tak, tak. Zgubiliśmy go. Okna działają? Tak. Wszystko jest dobre, słuchajcie, super, auto naprawione. Teraz tylko na takie przegląd trzeba pojechać. Ale to po prostu to jest drobiazg. Tak. To jest po prostu drobiazg. I ile Cię wyniosło, miałaś powiedzieć? 150 lir. Tak. Oni tak jakby za te nie wzięli... Za części chyba nie wzięli, nie? Tak, chyba za pracę, za dużo sobie zrobiło, a może tam nie było właśnie dużo do zrobienia, tak. To tak po ludzku wziął, no. No. Także? No bardzo po ludzku. Tak, tak. I auto jest naprawione, no może teraz śmigać. Sami widzicie, jak śmigamy. No szczęścia, panie. Tutaj będziemy skręcać, nie na tym się krzyżowaniu. Na tym, na światłach. Na światłach. Zawracać będziemy. No. Dobra. No i tyle. Jedziemy. Okej. Okay. Jak widzicie, ja jeszcze jestem u Gabi. Dzisiaj nagrywamy do niej vloga kulinarnego, tak. Więc dzisiaj on się ukaże na jej kanale, więc zapraszam wszystkich do Gabi. Ja też zapraszam. Tak. No i tyle, słuchajcie, kochani. Zobaczycie, co my tam robiłyśmy. Już widzieliście naszą przygodę. Dajcie znać, jak Wam się podobały nasze samochodowe przygody dzisiejsze. Tak. No i życzymy co? Życzymy dobrego wieczoru, miłego oglądania filmu i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa! A jedzie. Ledwo wychodzi. Pójdzie tam pod ten? Nie pójdzie.